Halleluja. Cieszę się, bracia, siostry, że mogę być wśród was. Taki to trochę przywilej dla mnie jest być w zborze, w którym się wychowałem, w którym spędziłem tyle czasu, tego początkowego, w tym tak wiele się uczyłem, w którym wzrastałem. No a dzisiaj mam taki przywilej przyjechać tutaj i dzielić się z wami Bożym Słowem, które Bóg kładzie mi na serce. Dzięki Bogu za to, co już mogliśmy słyszeć, to w dużej mierze będzie się łączyć z tym, co będę chciał, co będę mówił. A ten temat to taki bardzo ważny, bardzo bliski dla mnie. Od dłuższego czasu dotyka mojego życia. Powiem, to taki temat bardzo głęboko przemyślany i obserwowany w moim życiu. Chciałbym dzisiaj mówić o lęku. Wiecie, w moim codziennym życiu, a myślę, że tak niewiele różnimy się między sobą, że przeżycia też mamy podobne, żyjemy na tym samym świecie. Widzę ciągle nowe ataki wroga w tej dziedzinie, w dziedzinie lęku na swoje życie, a także mogę już przez dłuższy czas, rozważając ten temat, przyglądać się i patrzeć i doznawać realności Bożego Słowa, Bożej drogi, która prowadzi nas do wolności, do zwycięstwa nad lękiem. I właśnie o tych Bożych zasadach chciałbym dzisiaj się z wami podzielić. Ja z powodu mojego wzroku, jak wiecie, już o tym tutaj mówiłem, czytam krótko, bo jest mi trudno czytać. Także przeczytam tylko trzy wersety. Pierwszy werset jest, jak zauważyłem, wersetem przewodnim w waszym kalendarzu, który macie na miesiąc styczeń. I on też będzie takim wersetem przewodnim tego, co będę chciał mówić. Jest zapisany w księdze proroka Izajasza, 41 rozdział, 10 werset. I czytamy tam tak. Nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Drugie miejsce zapisane jest w Ewangelii Jana, 14 rozdział i 27 werset. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam, nie jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I ostatnie miejsce Słowa Bożego, które będę czytał. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 18 werset. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, usuwa lęk w innym tłumaczeniu. Gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Tak więc chciałbym dzisiaj mówić o lęku. O jakim lęku? Więc na samym początku powiem, o jakim lęku nie będę dzisiaj mówił. W księdze proroka Izajasza czytamy: tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i waszym lękiem. A więc nie będę mówił dzisiaj o Bożej bojaźni, choć tak tutaj ujęte są te słowa w tym wersecie, ale znaczenie tego jest zupełnie inne. Bojaźń Boża to świadomość Bożej wielkości,
świadomość tym, kim jest, świadomość Bożej świętości, to nasz szacunek, miłość, cześć do Niego i stąd wypływająca nienawiść, wstręt i obrzydzenie do grzechu. Nie będę także mówił o rozwadze, bo jeśli powiem, że mam lęk przed porażeniem prądem i dlatego nie dotykam odizolowanych przewodów elektrycznych, boję się złamania kręgosłupa szyjnego i nie skaczę na główkę do płytkiej wody, boję się wypadku samochodowego, więc jeżdżę ostrożnie, to nie jest to lęk, tylko rozwaga. Nie będę także mówił dzisiaj o strachu, jako o stanie silnego, emocjonalnego napięcia, które występuje w stanie realnego, istniejącego w danym czasie niebezpieczeństwa. Tak jak na przykład wypadek, atak niebezpiecznego zwierzęcia, pożar. I ta reakcja umożliwia człowiekowi właściwe zachowanie. Umożliwia mu ucieczkę, walkę albo obronę. I jest naturalną reakcją każdego człowieka i nieraz umożliwia przeżycie. Strach mija wtedy, kiedy mija niebezpieczeństwo. Ale będę mówił o lęku. Lęk to negatywny stan emocjonalny, objawiający się niepokojem, poczuciem zagrożenia, wewnętrznym napięciem, poczuciem trwogi, który powstaje, który jest wynikiem tego, że przewidujemy nadchodzące w naszym życiu niebezpieczeństwo. Lęk związany jest z przewidywaniem sytuacji, która może nastąpić, która może się wydarzyć. Oczywiście złej, negatywnej sytuacji, co może się stać. Lęk ma, to słowo samo lęk, ma taki głęboki ładunek emocjonalny i dlatego bardzo często nie używamy słowa odczuwam lęk, ale używamy innych słów na swój lęk. Często mówimy o trosce, zatroskaniu, mówimy o swoich zmartwieniach, zamartwianiu się, o obawach, o tym, że żyjemy w stresie, o niepokoju. I w ten sposób nazywamy swoje lęki. Lęk także ma swoje maski. Często na plan pierwszy naszego niekiedy głęboko skrywanego lęku wysuwają się inne objawy. To tak troszkę z mojego zawodu. Takie jak zasłabnięcia, zawroty głowy, drętwienia różnych części ciała, kołatania serca, duszności. Czy bardzo często w różnych miejscach umiejscowionych uporczywych bóli serca, żołądka, stawów. Czy zaburzeń snu, nadmiernej drażliwości, czy takiego nastroju depresyjnego. I często sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że u podstaw naszych zachowań, przyczyną naszych reakcji, naszych objawów, które odczuwamy, podajemy, jest właśnie lęk. Wiecie, to jest taka moja codzienność w mojej pracy. Często tak dużo badań diagnostycznych musimy zrobić pacjentowi. Tyle czasu, rozmów,
aby dotrzeć do głębi i później nawiązać z Nim relacji, aby odkryć, że to wszystko, co odczuwa, co podaje, nie jest przyczyną choroby, ale u podstaw tego wszystkiego tkwi lęk. A często tak trudno to komuś powiedzieć, wytłumaczyć, aby ten ktoś to zaakceptował. Lęku doświadczał każdy z nas. Mogę być tego pewny, że stojąc tu przed wami, w tym zborze, choć nawet was nie znam wszystkich, to mogę być tego pewny, że tak jak tu jesteście, każdy z was w życiu przeżywał lub może aktualnie przeżywa chwile, w których doświadcza, doznaje lub ogarnia go lęk. To uczucie nikomu z nas nie jest obce. Najczęściej lękamy się o naszą przyszłość albo odczuwamy lęk przed przyszłością, przed nieznanym. Odczuwamy lęk przed sytuacjami, w których możemy nie dać sobie rady, przed sytuacjami, które nas przerosną, sytuacjami, które mogą wymknąć się spod naszej kontroli. Lękamy się przed niepowodzeniem. Lękamy się o nasze dzieci, o ich przyszłość, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że coś w ich życiu zaczyna się dziać nie tak, jak byśmy chcieli. Możemy lękać się o swoje małżeństwo. Lękamy się o nasze finanse, czy nam wystarczy, o naszą pracę, o naszą firmę. Możemy lękać się o nasze zdrowie, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że coś w naszym zdrowiu zaczyna szwankować, jakieś objawy się pojawiają i wtedy lękamy się o swoje zdrowie. Możemy odczuwać lęk przed chorobą, przed niepełnosprawnością, przed samotnością, że nie znajdziemy partnera w życiu, a być może, że zostaniemy sami, że ktoś odejdzie lub umrze. Możemy także odczuwać lęk przed wyśmianiem, przed odrzuceniem, przed tym, że ktoś nas skrzywdzi, że ktoś nas nie zaakceptuje, że ktoś nas nie pokocha, że stracimy nad czymś kontrolę. I tak mógłbym wymieniać, ale wiem, że każdy z nas ma inne lęki. Każdy z nas ma swoje lęki. I tak naprawdę nie lubimy mówić nawet między sobą o swoich lękach. Dlatego, że wtedy, kiedy mówimy o swoich lękach, odkrywamy się. Odkrywamy swoje najgłębsze tajemnice, odkrywamy swoje najgłębsze przeżycia. A być może sami jeszcze nie zobaczyliśmy tego swojego lęku, czego tak naprawdę się boimy, co jest przyczyną tego, że w pewnych sytuacjach w życiu tak, a nie inaczej się zachowujemy. Ale abyśmy mogli zostać uwolnieni od lęku, aby Bóg nas mógł uwolnić od lęku, musimy odkryć swój lęk. Musimy spotkać się ze swoim lękiem. A więc, tak jak powiedziałem, lęk nie jest odpowiedzią na realne, na istniejące w danej chwili zagrożenie, ale jest związany z przewidywaniem tego, co może się zdarzyć. Z przewidywaniem sytuacji, które mogą nas zagrażać. Lęk to pytanie bez odpowiedzi. A co jeśli? A co jeśli to czy tamto się wydarzy? A co jeśli to czy tamto się stanie, sprawdzi? Co wtedy? Co potem? Czy dam sobie z tym radę?
W pewnych okolicznościach naszego życia, sprzyjających okolicznościach, w pewnych sytuacjach, zwłaszcza w tych trudnych sytuacjach naszego życia, a któż ich dzisiaj nie przeżywa, w naszym umyśle pojawia się myśl, ta zła myśl, ta niewłaściwa myśl, ta myśl lęku. A co jeśli? Jeśli na to pozwolimy, ta myśl zaczyna drążyć, zaczyna penetrować nasz umysł i w końcu zaczyna kierować naszymi myślami, kierować naszym umysłem, zaczyna opanowywać nasz umysł, nasze myślenie i wtedy, wiecie, w naszych myślach, bo my ciągle myślimy o tych danych sytuacjach, które mogą nam zagrażać, w naszych myślach powstają różne obrazy przewidywanych wydarzeń, co może się stać. Tworzymy różne wersje obrazów, a jeśli to, to stanie się tak, a jeśli tak, to stanie się to. W naszych wyobrażeniach tworzymy różne scenariusze tego, co mogłoby się, czy co może się stać, jeśli to, czy tamto w naszym życiu nastąpi. I nasze myśli, opanowane przez tą myśl lęku, pracują i pracują nad tym, co może się stać, co nam grozi, jak mamy się w tym wszystkim zachować. I wtedy pojawiają się te nasze emocje lęku, o których mówiłem. I ten lęk zaczyna panować, zaczyna opanowywać, zaczyna wpływać może, powiedzmy, na to, co mówimy, na to, jak się zachowujemy, na to, jakie działania podejmujemy. Wiecie, na pewno, bracia, siostry, nie mamy na to wpływu, aby dana myśl pojawiła się w naszym umyśle. Nie możemy nie pozwolić na to. Nie mamy na to wpływu. Ona się na wskutek sytuacji, które przeżywamy, okoliczności, ona się w naszym umyśle pojawi. Myśl lęku, pytanie, a co jeśli? Ale możemy nie pozwolić na to, aby właśnie ta myśl, to myślenie opanowało nasz umysł, aby zawładnęło naszym umysłem, aby zaczęło kierować naszymi myślami, aby objęło panowanie i zaczęło drążyć nasze myślenie, penetrowało nasz umysł. Na to możemy nie pozwolić. Możemy nie pozwolić na to, aby w naszym umyśle powstawały ciągle te nowe obrazy przewidywanych wydarzeń, co może się wydarzyć, co może się stać, co nam grozi. Aby powstawały te scenariusze różne, co nas czeka, możemy na to nie pozwolić. Możemy na to nie pozwolić, aby lęk wpływał na to, co mówimy i zarażamy innych swoim lękiem. Możemy na to nie pozwolić, aby lęk wpływał na to, jak się zachowujemy i co robimy. W księdze Habakuka czytamy przeżycie samego proroka w ostatnim, trzecim rozdziale. On też usłyszał wiadomość, bardzo złą wiadomość. I pisze tam, to chyba jest od 15 wiersza, gdy to usłyszałem, lęk śmiertelny przeszył moje ciało. Zadrżały moje kolana, mówi o tym, że struchlał, że zdrętwiały jego ciało zdrętwiało. I to była wiadomość, która coś spowodowała, a więc ta myśl lęku, potężnego lęku, doszła do niego i zaczęła zajmować jego umysł, jego myśli. Ale prorok Habakuk coś zrobił. On postanowił i mówi dalej, lecz ja będę się radował w Panu. Weselił w Bogu zbawienia mego. On nie pozwolił, aby lęk zawładnął, zaczął kierować, opanował jego umysł i jego myślenie. I kiedy podjął to postanowienie,
Kiedy powiedział, będę się radował w Panu, nie będę myślał o tym, nie dopuszczę, aby w moim umyśle powstawały te obrazy, wtedy mówi, Pan jest moją mocą. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że nogi moje są szybkie jak nogi łani i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Nie zezwolił, aby lęk działał w jego życiu. Bo lęk, kochani, nas paraliżuje. Lęk pozbawia nas sił. Lęk sprawia, że możemy rezygnować z działania, z zadania, które mamy przed sobą. Tak jak na przykład król Saul po zwycięstwie nad Amalekitami. On widział swoich żołnierzy, jak byli zapatrzeni w łup, który zdobyli. I przewidział, że gdyby kazał wybić wszystkie zwierzęta, mógłby nastąpić bunt. I Biblia mówi, że ogarnął go lęk. Lęk, bo coś przewidywał, niebezpieczeństwo. I zrezygnował z zadania, które Bóg miał dla niego. I bardzo drogo go to kosztowało. Utratę królestwa, utratę swojego życia. Bo lęk go sparaliżował. Kiedy Goliat wychodził przed szeregi wojska izraelskiego, wojsko izraelskie było sparaliżowane lękiem. Ich myślenie i działanie paraliżował lęk. Tam można było inaczej postąpić, inną taktykę wojenną, a nie być poddanym temu, co mówił Goliat. Ale oni byli sparaliżowani lękiem. I dopiero Boże działanie i Dawid przyniosły zwycięstwo. Kiedy wróciło 10 wywiadowców z ziemi obiecanej, też lęk opanował serca tych wszystkich, którzy tych 10 zwiadowców słuchali. I co spowodował lęk? Oni przewidywali już, że kiedy pójdą przed siebie, będą trupami tam pod tymi wszystkimi miastami warownymi. Oni to w swoich wyobrażeniach widzieli i zrezygnowali z wytyczonej drogi. Chcieli obrać sobie wodza i wrócić z powrotem do ziemi egipskiej, co było oczywiście absurdem, ale nie weszli do ziemi egipskiej, do ziemi obiecanej, przepraszam. Lęk był przyczyną, powodem tego, że narody zamieszkujące Kanaan przegrywały z Izraelem. Pan Bóg powiedział do Izraela, nikt przed wami się nie ostoi, bo Pan Bóg wasz będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w każdej ziemi, po której będziecie kroczyć. I właśnie to, że Bóg szerzył lęk i trwogę, spowodowało to, że oni byli zwyciężani przez Izraela. Lęk stawia nas zawsze w pozycji przegranej, w pozycji pokonanej. Lęk jest narzędziem wroga. Kiedy w liście do Efezjan czytamy o tym, jak szatan atakuje, mówimy o tej duchowej walce z ostatniego rozdziału, tam apostoł Paweł pisze o ognistych strzałach wroga. Wiecie, tak posługując się już tym obrazem, myślę, że lęk jest tą pierwszą strzałą, którą szatan uderza w nasze życie. Jeśli dopuścimy do tego, aby ta trucizna lęku rozeszła się po naszym duchowym organizmie, to nas zatrzyma. Zatrzyma. I zwróci nasz wzrok na okoliczności, na sytuację, w której jesteśmy. I sparaliżuje nas. Nawet nie będziemy w stanie wziąć do ręki miecza ducha i tarczy wiary. Lęk jest tym przyczółkiem wroga. To jest to otwarte miejsce do naszego serca. Lęk jest bronią wroga dla nas. Ale
Tak naprawdę dzisiaj chciałbym, żeby coś innego bardzo mocno zabrzmiało w naszych uszach. Ten wstęp był po to, abyśmy mieli taki obraz całości. Może ja tak jakoś nie umiem z kazalnicy krzyczeć, ale chciałbym bardzo mocno to podkreślić. Tą prawdę, która chciałbym, żeby się przebiła dzisiaj jako najważniejsza z tego wszystkiego, co chciałbym powiedzieć. Wolą Bożą dla mnie i dla Ciebie, bracie, siostro, nie jest lęk, ale pokój. Wolą Bożą, Bożym zamiarem, Bożymi myślami dla każdego z nas w naszym życiu nie jest lęk, ale pokój. Z każdej strony Biblii, kiedy ją czytamy od pierwszej do ostatniej, przebija Boże przesłanie, przebija Boże zapewnienie. Nie bój się. Dlaczego? Bo ja jestem z Tobą, mówi Bóg. Nie musisz się bać, bo ja jestem z Tobą. Zawsze, w każdych okolicznościach. Nie bój się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Nie tylko Panem, Bogiem. To słowo Bogiem ma znacznie większe znaczenie niż Panem. Bogiem, który z niczego potrafi zrobić wszystko. Wszechmogącym, wszechwładnym, wszechobecny. Nie bój się. Ja cię wzmocnię, mówi Bóg. Czyli dodam ci siły do pokonywania codziennych trudności. A jeśli codzienność będzie cię pokonywać, to wtedy pośpieszę ci z pomocą. Pomogę ci. A jeśli będziesz upadał, to wesprę cię prawicą mojej sprawiedliwości. Pokój. Pokój jest naszym dziedzictwem, bracia, siostry. Pan Jezus, odchodząc z tej ziemi, powiedział do swoich uczniów i do nas, do swoich dzieci, to słowo się odnosi. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. To jest coś, co zostało nam dane, co zostało nam zostawione. Pan Jezus mówi, odchodzę z tej ziemi, idę do Ojca, ale zostawiam wam pokój. Zostawiam wam mój pokój. Nie jak świat daje. Ten pokój, który znika w doświadczeniach, w trudach. Ale ja wam daję mój pokój. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pokój, który jest w każdej sytuacji. I Pan Jezus zwraca się z takim jakby rozkazem do każdego z nas. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Mój pokój jest dla was. Macie go tylko wziąć, odebrać i żyć w nim. Mój pokój, pokój niezależny od okoliczności. Bo Pan Jezus mówił dalej, nie obiecuję wam łatwego życia. Nie obiecuję wam, że nie będziecie mieć trudności. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Ale dalej mówi Pan Jezus, na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Z każdej strony Biblii Boże zapewnienie. Nie bój się. Nie lękaj się. Ja jestem z Tobą. Jestem Twoim Bogiem. I pokój, który nam Chrystus zostawił. Powstaje więc pytanie. Jeśli pokój jest moim dziedzictwem jako Bożego dziecka, jeśli Boże zapewnienie jest ciągle aktualne dla każdego z nas, nie bój się, nie lękaj się, to dlaczego w chwilach trudnych doświadczeń w naszych umysłach
naszym umysłem zaczyna opanowywać, rządzić, kierować lęk. Dlaczego wtedy mogą się wytwarzać właśnie te obrazy przewidywanych wydarzeń? Dlaczego wyobrażamy sobie różne scenariusze właśnie w tych sytuacjach tego, co może się stać, tego, co nam grozi? Dlaczego te myśli ciągle wracają? Dlaczego tak się dzieje? Wiecie, mówię to nie po to, żeby kogokolwiek z nas oskarżać, tym samym samego siebie. Nie mówię także tego po to, aby w sobie samym czy w kimkolwiek z was wywołać jakieś poczucie winy. Nie, na pewno nie. Ale wiecie, tu już było o tym mówione. Myślę, że nie mamy czegoś, co moglibyśmy mieć. Że jest ten Boży stół, tak jak dzisiaj było powiedziane, tak bardzo obficie zostawiony. Ten stół, z którego ciągle możemy brać i nigdy na nim niczego nie braknie, tą łaskę za łaską. I może w naszym życiu tak dużo już wzięliśmy do naszego życia, ale myślę, że dla mnie czy dla nas jest tam jeszcze coś do wzięcia. Ten właśnie głęboki, przewyższający wszelkie zrozumienie pokój, który ma panować nad naszym umysłem, nad naszym życiem w każdej sytuacji, w każdym doświadczeniu. I moje pytanie, a także ta odpowiedź, o której chcę mówić, jest to, jak mamy wziąć Boży pokój z tego obficie zastawionego stołu, który jest przed nami. Ten pokój, tą kolejną łaskę za łaską. I chciałbym krótko takie trzy kroki podać. A więc pierwszy krok, to właśnie ten, o którym już częściowo słyszeliśmy, jest taki. Przyjmij Bożą miłość do siebie. Przyjmij Bożą, bezwarunkową, bezgraniczną, niekończącą się, niezmienną i doskonałą miłość do siebie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Przeciwieństwem lęku jest miłość. I na odwrót, przeciwieństwem miłości jest lęk. I te dwa stany, uczucia nie mogą istnieć razem. Lęk z miłością nie istnieje razem. Kiedy do naszego serca, do naszego życia przychodzi miłość, lęk ucieka. Miłość usuwa lęk, gdyż lęk, bojaźń drży przed karą. Głęboko zastanawiałem się nad tym słowem. I tak myślę, bracia, siostry, że kiedy przeżywamy trudne doświadczenia, kiedy modlimy się i doświadczenia, problemy trwają, nie widać rozwiązania i może to trwa dłużej i wtedy patrzymy na swoje życie i wtedy może gdzieś tam głęboko wewnątrz nas powstają pewne pytania. Pytania, które nie wyrażamy słowami, których nie wypowiadamy. Pytania, może oskarżenia, ich możemy nazwać, kiedy słyszymy gdzieś tam wewnątrz nas ten głos. Popatrz na swoje życie. Popatrz, jak wiele masz jeszcze zaniedbań w swoim życiu. Że zaniedbujesz społeczność ze mną. Twoja miłość do mnie nie jest doskonała. Nie jestem na pierwszym miejscu w twoim życiu. Zaniedbujesz głoszenia Ewangelii innym. Może ciągle w czymś upadasz.
popełniasz błędy. Być może jest tak w naszym życiu, że mamy taką, wiecie, piętę Achillesa. Mamy taką dziedzinę, w której ciągle upadamy. I modlimy się, toczymy ten duchowy bój i znów w niej upadamy. Może to jest dziedzina naszych myśli. Może to jest dziedzina naszych słów, złych słów, które wypowiadamy. Może to jest dziedzina obrazów, które oglądamy, kiedy niewłaściwie posługujemy się myszką w naszym komputerze, wchodząc tam, gdzie nie powinniśmy, lub oglądając to, czego nie powinniśmy. I niekiedy jest tak, że dzięki Bożej łasce dłuższy czas żyjemy w zwycięstwie, ale potem znów zdarzy się pewien upadek. I wtedy przychodzą myśli. W tych trudnych doświadczeniach, w tych sytuacjach, w tych problemach, w których nie widać rozwiązania. Tak, teraz Bóg chce się z tobą domówić. Teraz Bóg chce cię doświadczyć, chce cię oczyścić, jak to złoto wytopić, jak to srebro. Teraz Bóg oczekuje od ciebie właśnie tej odpowiedzi, domówić się chce z tobą. Może inne jakieś oskarżenia, ja przeżywałem takie, może inne jakieś oskarżenia przeżywamy, może przypominają nam się sytuacje, które przeżyliśmy, jakieś błędy. Ale właśnie w tych sytuacjach, kiedy sprawdza się to słowo, że bojaźń drży przed karą, musimy przyjąć miłość Bożą. Miłość bezwarunkową, miłość niezasłużoną, miłość bezgraniczną, niekończącą się, niezmienną, doskonałą, gotową do największych ofiar. Bracia, siostry, Bóg kocha mnie nie za to, jakim jestem, czy kim jestem. Bóg kocha mnie nie za to, jakim mógłbym być, czy kim mógłbym być. Bóg kocha mnie nie za to, jakim powinienem być, czy kim powinienem być. Ale Bóg kocha mnie pomimo tego, jakim jestem, czy kim jestem. Bóg kocha mnie z powodu, nie z powodu tego, kim jestem, ale kocha mnie z powodu tego, kim On jest. Bóg kocha mnie nie z powodu tego, co ja robię, ale Bóg kocha mnie z powodu tego, co On, Chrystus, zrobił dla mnie na Golgocie. Miłość bezwarunkowa, bracia, siostry. Bezwarunkowa, niezasłużona, wielka, gotowa do największych ofiar. Być może Bóg nie akceptuje, nie aprobuje, nie pochwala wszystkiego tego, co ja robię, ale kocha mnie zawsze, mimo tego wszystkiego. A więc nie muszę dzisiaj pytać w moich myślach, czy jestem wart Jego miłości, bo nigdy nie byłem wart i nie będę wart Jego miłości. On kocha mnie bezwarunkową miłością. Nie muszę więc pytać, czym mogę zasłużyć na Jego miłość, bo niczym nie mogę zasłużyć na Jego miłość. Nie muszę więc pytać, co muszę zrobić, a czego nie wolno mi zrobić, abym Jego miłości nie stracił. Dlatego, że nigdy nie stracę Jego miłości. Możemy odrzucić Jego miłość. Możemy zdeptać Jego miłość, ale stracić Jego miłości nie możemy nigdy. Miłość bezwarunkowa, miłość doskonała, bo nikt nie kocha i nikt nie potrafi kochać tak jak On. To On poszedł za mnie na krzyż. To On zapłacił
wszelki mój dług. To On uwolnił mnie od wszelkiej kary. To On uwolnił mnie od poczucia winy. To On dał mi wszystko, wszystko za darmo, co mógłby mi dać. On, Bóg, który nawet własnego Syna nie oszczędził, jakżeby z Nim nie miał dać nam wszystkiego. Wszystko, wszystko nam da Jego miłość. I dalej apostoł Paweł pyta, któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał wybranych Bożych? Przecież Bóg, przecież Chrystus zmarł, więcej zmartwychwstał i teraz jest po prawicy Bożej i On wstawia się za nami. Jest naszym arcykapłanem. Doskonała miłość Boża. Niezasłużona, niezmienna, bezgraniczna. I musimy tą miłość przyjąć. Przyjąć, bracia, siostry. Nie wystarczy wiedzieć o niej. To jest bardzo ważne, ale musimy ją przyjąć. Tak jak przyjmuje się dar, tak jak przyjmuje się prezent. Wziąć wiarą, wziąć od Boga. Wziąć, zanurzyć się w niej. Pozwolić, aby ona wypełniała nasze serca. Cieszyć się nią. Dziękować za nią. I pozwolić tej miłości działać w naszym sercu i w naszym życiu. Bracia, siostry, bo jeśli bez zastrzeżeń, bez pytań, całym sercem przyjmujemy Bożą miłość do nas, do naszego życia, to ta miłość zaczyna działać. Nie ma innego wyjścia. Przyjęta miłość Boża do naszego serca zaczyna działać i działa. Przemienia nasze życie, przemienia nasze myślenie i uwalnia nas z lęku. I nie tylko z lęku, z wielu innych rzeczy. Przyjęta Boża miłość do naszego serca sprawia, że stajemy się zdolni do tego, aby kochać Boga całym sercem, żarliwą miłością, tak jak tutaj było powiedziane. To Jego miłość przyjęta w nasze życie, w nasze serca, uzdalnia nas i powoduje to, abyśmy mogli kochać Boga, tak jak tutaj też było mówione. Nie my z własnej siły, nie my z własnej możliwości potrafimy kochać Boga, tylko On swoją miłością zmienia nasze życie, abyśmy mogli Jego kochać. Pan Jezus powiedział, i objawiłem im imię Twoje i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. A więc wtedy, kiedy przyjmujemy Jego miłość do naszego życia, wtedy nasze serca zaczynają być rozpalone Jego miłością do Niego. Jego żarliwą, nieustanną miłością do Niego. Jego miłość przyjęta do naszych serc rozbudza, rozlewa w nas miłość do Jego słowa. Nie można kochać Boga, nie kochając Jego słowa. Tak samo jak kochamy Jego słowo, tak samo kochamy Boga. Nie można kochać bardziej Boga niż Jego słowo. Ale to właśnie Jego słowo jest tym, co przemienia nasze życie. Pan Jezus powiedział, jeśli wy pozostaniecie, inne tłumaczenie mówi, wytrwacie w moim słowie, to wtedy, omijam jedną frazę, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wyzwoli was z lęku. Jeśli chcemy być wolni od lęku, pozwólmy, aby ta miłość, Jego miłość działała w naszym życiu i spowodowała naszą gorącą miłość do Jego słowa,
abyśmy mogli być wolni od lęku. Jego miłość przyjęta do naszych serc wzbudza w nas bojaźń Bożą i zabezpiecza przez to nasze życie od wpływów tego świata i od grzechu. Bracia, siostry, uleganie grzechowi, uleganie wpływom tego świata jest otwarciem szeroko drzwi naszego serca na lęk. Niszczy naszą relację z Bogiem i możemy być pewni, że w naszym życiu rządzić będzie lęk. Ale kiedy przyjmujemy Bożą miłość do naszego życia, która zmienia nas i rodzi w nas bojaźń Bożą, rodzi w nas tą nienawiść, to obrzydzenie, ten wstręt do grzechu i to zabezpiecza nas od wpływów tego świata i od wpływów grzechu i uwalnia nas od lęku. Chciałbym powtórzyć, tak jak jeden kaznodzieja powiedział, bójmy się Boga, a nie będziemy się bać niczego innego w naszym życiu. Bójmy się Boga, a nie będziemy się bać niczego innego w naszym życiu. Miłość Boża przyjęta do naszych serc zmienia nasze priorytety. Bracia, siostry, żyjemy w tym świecie pełnym zobowiązań, pełnym różnych rzeczy, którymi musimy, bo musimy pracować, którymi się poświęcamy, a także pełne rzeczy, które nas wciągają, które nas angażują, ale jednocześnie to wszystko, co jest na tym świecie, czemu się poświęcamy w naszych pracach, w naszych zajęciach, czy może w naszym hobby, powoduje, że tak często mamy różne lęki o to, czy tamto, co jest w naszym życiu. Ale kiedy przyjmujemy Bożą miłość do naszego serca, to ta miłość zmienia nasze priorytety. Wiecie, wtedy odwraca naszą uwagę od tego, co jest na tej ziemi i zwraca ją w stronę wieczności. Zaczynamy żyć nadzieją zmartwychwstania. Zaczynamy żyć radością tego, co oczekuje nas tam w niebie. I zaczynamy żyć tęsknotą czy oczekiwaniem z miłością na dzień Jego powrotu. I wtedy, wiecie, wszystkie te problemy, które tu mamy, wszystkie te lęki, o których się często boimy, tracą na znaczeniu. Stają się nieważne, bo staje się dla nas coś najważniejszego. I w ten sposób Boża miłość uwalnia nas od lęku. A więc ten pierwszy i najważniejszy krok naszego życia w drodze do wolności od lęku w każdej sytuacji naszego życia. Przyjmijmy Bożą miłość do naszego życia i niech ta miłość zmienia, przemienia nasze życie, nasze myślenie i uwalnia nas od lęku. Przyjmijmy Bożą, bezwarunkową, bezgraniczną miłość do siebie. Przyjmijmy Jego plan dla naszego życia. Przyjmijmy Jego drogi, które ma dla nas. Choć czasem może nie rozumiemy, ale przyjmijmy Jego miłość dla nas. I drugi krok. Oddajmy swój lęk Bogu. Oddajmy swój lęk Bogu całkowicie i bezpowrotnie. Jeśli są w twoim życiu dziedziny życia, o których się boisz, oddaj całkowicie pod Bożą kontrolę i Boże zarządzanie te dziedziny życia Bogu. Jeśli są w naszym życiu osoby nam bliskie, o których przyszłość, o której się boimy, oddajmy je Bogu. Jeśli są w naszym życiu sytuacje, o których się boimy, oddajmy te sytuacje Bogu. Niech On rządzi tym. Niech On kontroluje. Niech On prowadzi. Czy
Jezus czy Bóg jest na pierwszym miejscu na tronie naszego serca. Jeśli cokolwiek w naszym życiu innego niż Bóg jest na tronie naszego serca, będziemy w naszym życiu mieć lęki. Jeśli kiedykolwiek w naszym życiu pozwalamy na to, aby na tronie mojego serca, naszego serca był ktoś inny niż Bóg, wtedy otwieramy swoje drzwi, drzwi swojego serca dla lęku. Bo tak naprawdę to, o co się boimy, to, czego utraty się boimy, to, nad czym utraty kontroli się boimy, jest najczęściej na pierwszym miejscu w naszym życiu. Choć może nam się wydawać, że tak nie jest. Bo jeśli na pierwszym miejscu w naszym życiu są finanse, pieniądze, będziemy bać się ich utraty, bać się kryzysu. Jeśli sukces, nasze powodzenie, nasza reputacja jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, będziemy bać się niepowodzenia, porażki. Jeśli zdrowie jest dla nas najważniejsze, będziemy się bać jego utraty, choroby, niepełnosprawności. Jeśli ktoś z naszej rodziny, nasze dzieci, czy ktoś inny z naszej rodziny jest dla nas najważniejszy, to wtedy będziemy bać się jego przyszłości. Jeśli my sami jesteśmy dla siebie na tronie naszego serca, będziemy bać się skrzywdzenia, odrzucenia, wyśmiania, wzgardy. I tak moglibyśmy każdą z tych rzeczy wymieniać. A więc jeśli chcemy być wolni od lęku, pozwólmy Bogu być Bogiem. Pozwólmy, aby On był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Aby był dla nas absolutnie najważniejszy przedmiotem naszych pragnień, dążeń, tęsknot i miłości. Bo wtedy niczego nie możemy stracić. I ostatni krok. Zaufaj Bogu. Bracia, siostry, nie można mieć zwycięstwa nad lękiem bez zaufania Bogu. Ale wiara powstaje w naszych relacjach z Bogiem. Wtedy, kiedy kochamy Boga, kiedy kochamy Jego Słowo, ono rodzi w nas wiarę. Jednak z wiarą jest tak, że albo ona wzrasta, albo ją tracimy. Jeśli nie robimy nic, aby nasza wiara wzrastała, to tracimy wiarę. A więc musimy robić wszystko, aby nasza wiara rosła. Aby wiara nasza mogła rosnąć, nasze zaufanie do Boga rosnąć i mielibyśmy w ten sposób zwycięstwo nad lękiem, musimy pilnować trzech rzeczy. Musimy pilnować swoich uszu, musimy pilnować swoich oczu i musimy pilnować swojego języka. Pilnuj swych uszu. Czego, bracie, siostro, słuchamy? Jest czas w naszym życiu, w ciągu dnia, kiedy słuchamy to, czego musimy słuchać, bo jesteśmy w takich, a nie innych okolicznościach. Ale jest czas w ciągu dnia w naszym życiu, kiedy to my decydujemy, czego chcemy słuchać i czego słuchamy. Czy więc mamy czas na to, aby słuchać Bożego Słowa? Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Czy więc słyszymy Słowo Chrystusa? Jeśli nie pilnujemy swoich uszu w tym czasie, kiedy możemy i słuchamy różnych rzeczy, które rujnują naszą wiarę, wtedy też nie możemy usłyszeć w naszym życiu tych słów Chrystusa, bo wszystko inne je zagłusza i wtedy tracimy naszą wiarę. Wiara nasza nie jest zbudowana. A więc pilnujmy swoich uszu, czego słuchamy. Pilnujmy także swoich oczu, na co patrzymy.
Jeśli w swoim życiu skupiamy się na okolicznościach, jeśli patrzymy na okoliczności, jeśli patrzymy na siebie samych, na sytuacje, w których żyjemy i na swój lęk, to ten lęk stanie się tak duży, że zacznie nad nami panować. Ale autor listu do Hebrajczyków mówi, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Ten, który zrodził naszą wiarę w nas i tej wierze przewodzi. Jeśli naszymi fizycznymi oczami mamy czas wpatrywać się w Boże Słowo, wtedy też nasze duchowe oczy będą mogły widzieć Jezusa. A być może niekiedy musimy się modlić, Boże, otwórz moje oczy, abym mógł widzieć Ciebie. Tak jak Elizeusz musiał się modlić o swojego sługę, który widział tylko okoliczności, a nie widział Boga, który był wokół nich. I ostatnie, pilnujmy swojego języka. Bracia, siostry, wzbudzona przez Ducha Świętego, przez Jego Słowo, wiara w naszym sercach może zostać zniszczona przez język niewiary, ale może być także budowana przez język wiary. A więc trwajmy w naszym życiu w wyznawaniu wiary, nie w wyznawaniu okoliczności. Jesteśmy skłonni do wyznawania okoliczności. Och, taka zła pogoda, mrozy. Z pewnością się przeziębię i będę chory. Och, takie złe okoliczności. To czy tamto może się wydarzyć. Przewidujemy i językiem niewiary wyznajemy coś, co może się zdarzyć w naszych słowach, w naszych życiu. A więc wyznawajmy Boże prawdy dla naszego życia. Wyznawajmy to, co Bóg mówi, wyznawajmy Jego Słowo. Trwajmy w uwielbieniu dla Boga. Niech nasze usta Go uwielbiają i wyznają Jego wielkość, Jego władzę i to, czego On może, co On może robić w naszym życiu. Uwielbienie otwiera nam drzwi do bliskiej społeczności z Bogiem. I im bliżej wchodzimy w tą Jego obecność, tym bardziej znika lęk z naszego życia. Uwielbienie zezwala Bogu na działanie w naszym życiu. To jest najbardziej skuteczna broń do walki z lękiem. I kiedy zaniedbujemy wyznawanie Jego słowa, Bożych prawd, uwielbienia Boga w naszym życiu, tym samym otwieramy drzwi naszego serca dla lęku. Tak więc pilnujmy naszych uszu, naszych oczu i naszego języka. Lęk powstaje w myślach. Tam się rodzi i tam działa. Ale apostoł Paweł mówi do nas, do Bożych dzieci, że oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc, bracia i siostry, wypełnieni Bożą miłością, przemieniani Bożą miłością, poddani Bogu, kiedy On jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, pełni ufności dla Niego, weźmy Jego oręż i wtedy zmusimy wszelką myśl do poddania się do posłuszeństwa Chrystusowi i będziemy zwycięzcami nad lękiem. Nie dopuśćmy, aby kiedykolwiek lęk nad nami zapanował. Niezależnie od tego, bracie, siostro,
w jakiej sytuacji teraz się znajdujesz, jak trudne przeżycia są Twoim udziałem, jak trudne sytuacje przechodzisz, nie musimy się bać. Być może z ludzkiego punktu widzenia, patrząc na trudność sytuacji, które przeżywamy, nasz lęk może być usprawiedliwiony, uzasadniony, ale my nie musimy się bać. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo jestem Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, ale wzięliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. A więc na ten rozpoczynający się rok 2017, tak akurat się zdarzyło, że na początku tego roku mogę być wśród Was. Tego Wam życzę, ale nie tylko w tym roku, ale w ciągu całego naszego życia, abyśmy mogli wziąć z Bożego stołu to, co On nam dał, abyśmy byli pełnymi zwycięzcami nad lękiem. Nie musimy się bać. Amen.